Tymczasem dziewczyny nie mogą dojść do siebie po tym, jak dowiedziały się, że mają wspólnego ojca. Przestań się mazać. Nie skumałaś jeszcze, że to ja mam najbardziej przesrane? Ja sobie robisz? Właśnie się dowiedziałam, że moja rodzina to jakaś fikcja. A ja się dowiedziałam, że mam ojca, a matka przez tyle lat wmawiała mi, że on nie żyje. Nawet nie mogłam odwiedzić jego grobu, bo podobno umarł w Stanach. Wiesz, ile razy wyobrażałam sobie, jak on był? Jak wyglądał? Tak naprawdę okazało się, że on był zaraz obok, tylko nigdy nie powiedział mi, że jestem jego dzieckiem. No to faktycznie słabe. Wierzę. Pierwszy raz się w czymś zgadzam. Też jestem szoką. Jezu, dziewczyny, tutaj jesteście. Daj mi spokój. Mi też. Ale ja chciałem wam wszystko wyjaśnić. Dajcie mi tylko szansę. Ale co ty chcesz wyjaśniać, co? Może to, dlaczego zdradziłeś mamę z jej własną siostrą? Czy może to, że przez tak wiele lat nie powiedziałeś mi, że jesteś moim ojcem? Ale ja wtedy myślałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. No to źle myślałeś. Dokładnie. Idziesz? Idę. Wiedziałem, że nie będzie lekko, ale nie spodziewałem się, że w jednej chwili obie moje córki całkiem mnie znienawidzą.